Dobra, teraz się udało. Tu mamy kolejne... O cholera, elektryczne prądy. To próbujmy to zrobić od tej strony. Nie, to chyba trzeba od tej i biec na ukos. Dobra, czyli da się pod tym przeturlać jakoś. Cyk, 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 dobra, dał radę. A, mogłem nawet strzelić, nie musiałem tu podchodzić, szczerze mówiąc. No, ale udało się. Mamy jeden punkcik. Tu jest trasa do kolejnego punktu, czy tu jest po prostu alternatywna trasa? Nie mam pojęcia, ale wchodzimy na górę. Tu jest kolejny punkt odrodzenia? Nie, tutaj już byliśmy, to jest chyba to samo. Już mi się miesza. Tam widzę, że jest kolejny punkcik, czy ja tam mogę strzelić normalnie? Strzeliłem, ale to nic nie dało. A, tutaj mamy hak, zobaczcie. O cholera, tam się nie dało dolecieć, widzieliście? Aaa, tu mamy jeden hak i tu jest drugi od razu, okej. Muszę tam jeszcze raz wejść i zrobić dokładnie to samo. A dlaczego te elektryczne pyrtki przestały tutaj działać? A, bo pewnie kliknąłem ten guzik. Czyli jakbym z daleka w niego strzelił, to by się wszystko wyłączyło i bym mógł sobie przejść na spokojnie. Okej. No ale, jak widzicie, znalazłem alternatywne rozwiązanie. Dobra, czyli tak, próbujemy sobie tu rozbiec się, skoczyć, znowu o cholera, no i nie mieliśmy tyle energii, ja cię nie wierzę. I znowu na górę. Mamy malutko wytrzymałości maksymalnej, nie mam ani wody, ani nic, co mi może zwiększyć, więc muszę liczyć tylko na farta. Okej, daliśmy radę. To wtedy musiałem z jakąś małą ilością wytrzymałości skoczyć. I jesteśmy przy guziku numer 2. Teraz trzeba znaleźć guzik numer 3. Schody na górę, krata. Wchodzimy i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Czy jest gdzieś ten guziczek ukryty? No, to są jakieś drzwi. Pradawna krypta, farmerka. Okej, nie wiem czemu to się dopiero teraz pojawiło, ale... Staniemy teraz tutaj. Tutaj. Jakąś skrzyneczkę, okej. Przechodzimy dalej. Raz, dwa, trzy. I ostatni guziczek, proszę bardzo. Tu jeszcze balkon i mamy... Srebrną skrzynię z długim leśnym łukiem. Uuu, tu już mamy obrażenia 15, to jest coś... Coś lepszego. No to... Hopsa! Witaj, farmerko. Jak ty wyglądasz, pokaż się. Prażona kukurydza. O! Farmerka, bardzo fajna, Emily. No i dobra, teraz chyba już możemy wrócić sobie do naszej bazy, tylko ja nie wiem, jak ja się tutaj dostanę później. Ustaw punkt trasy. Pradawna iglica, do iglic tylko można się teleportować, albo do swoich domów. Czyli musimy tu gdzieś domek zrobić, dopiero wtedy będę mógł się teleportować, tak, bo tak to do żadnych z tych punktów nie mogę się teleportować. O, cholera, 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 cholera. Dobra, nic tam nie jest. Chciałem pójść na skróty, a wyszło jak zwykle. Okej, stworzymy sobie ołtarz płomienia. Gdzie on teraz jest? Tutaj, dobra. I czy ja mogę go tutaj postawić, czy muszę gdzieś poza ten obszar wyjść? Chyba muszę stąd wyjść. I postawimy sobie tutaj taki punkcik, o. Może być nawet tutaj. I teraz będę mógł się do niego teleportować. Kolejny ocalały przebudził się. Alchemik, pomoże ci. Ważąc mikstury i lecznicze wywary, okej. No i teraz możemy wracać normalnie, spokojnie do domu. A potem się tu wrócić i kontynuować nasze zwiedzanie. Odłóżmy co się da. Zdeponuj stosy.
tutaj to samo. Okej, magię odłóżmy. Jakąś różdżkę jedną. A co to było? Błyskawica pasterza. A tu iskrząca różdżka. No to zamienimy sobie to. Weźmy taką. A nie, przepraszam, bo do tej trzeba mieć pociski jakieś z tych. No to nie, to odpada. Tu sobie włożymy... Przeglądaj receptury, wysuszone futra, wybierz. Włożymy sól. To futro też niech tu leży. Dobra, i teraz się futerko robi fajne. To też można tu włożyć. Metal, resztki metalu. Badamy tutaj, nie wiem czy te metalowe blachy mi się jeszcze przydadzą, ale niech to się robi. Czemu by nie? Stąd wyjmę węgiel i też włożymy tutaj. Pyk, pyk. Okej, a tu mam jeszcze kamienie, podartą tkaninę i kości. Na to nie mam już niestety miejsca w tej skrzynce. Wyjmę sobie stąd głowę. Co ty ponoć stosy? Jeszcze kości się nie mieszczą, tylko tak. Dobra, zamglonego drewna na razie nie potrzebujemy. Kości niech tutaj wejdą. Okej. Weźmy nasz kostur przywoływania i postawmy tak. Najpierw alchemika Baltazara. Niech on sobie stoi. O, załóżmy tutaj. Pięknie, dzień dobry, cześć, cześć. I od razu przywołajmy też farmerkę. No, niech stoi tutaj. Cześć, cześć, dzień dobry. Odłóżmy kostur. Nie, nie tutaj. Odłóżmy kostur tutaj. No i zobaczmy, co oni nam jeszcze powiedzą tutaj. Zacznijmy od kowala. Ostrze lamentu. Masz ostrze lamentu? Wykułem je dla niej, zanim mnie opuściła. Niech będzie. Możesz nim władać zamiast niej. Przebij serce mgły, dziecię płomienia. Tego chciałaby moja córka. Okej, czyli ta broń, którą zdobyliśmy, to broń jego córki, która już chyba nie żyje. Co powie łowczyni? Zagubione wrzeciono. Jeśli sądzisz, że jesteśmy bezbronni, nie lękaj się. Mając wrzeciono, będę mogła tworzyć lepsze pancerze, zwiększając tym nasze szanse przetrwania. Zgubiłam je, uciekając przez biesiadną knieję dawno temu. Gdzieś w pobliżu Westcott, gdzie zatrzymałam się na odpoczynek. Nie czekaj, będę cię wspierać. Okej, czyli dostaliśmy kolejną misję. Oj, i możemy kaptur strzelca robić, czyli jeszcze lepszy ekwipunek. Mały plecak, o proszę, czyli to wysuszone futro i tak nam się przyda na plecak, plus 8 miejsca. Bardzo mi się to przyda. Sobie później zrobimy. Tkanina i sznurki to bez problemu. Strzały, nie, suszarka. I tu mamy tak, zestaw obieży świata. Całkiem ładny. Zbroja ma 44. A tutaj zestaw strzelca i też zbrojka ma 44, czyli to jest to samo, tylko to jest bardziej dla łucznika. Czym to się różni, cholera jasna, nie mam pojęcia, ale do wszystkiego jest suszone futro potrzebne, więc i tak dobrze, że je robię. I lniane włóczki. Ale tego to ja nie wiem skąd zdobyć. I do tego tak samo, plus bursztyny, jakieś sztabki miedzi, ja cię kręcę. No to z tym się jeszcze wstrzymamy w takim razie. To ma po 44, a to co my mamy przy sobie... ma 42. No to troszeczkę lepsze, ale pewnie w innych rzeczach jest o niebo lepsze. Uwaga. Baltazar. To będzie coś ciekawego. Stolarstwo. Jeśli chcemy rozbudować bazę, przydałoby nam się dodatkowa para rąk. Jeśli o mnie chodzi, to chętnie skorzystałbym z dodatkowej przestrzeni do przechowywania mikstur. Wiem, gdzie znajduje się kolejna pradawna krypta. Czemu by się tam nie rozejrzeć? Okej. Czyli zaznaczył mi miejsce na mapie. Wiecznie magiczny. Jesteśmy drobinami pyłu w wirze gwiazd. Czy odważysz się wyciągnąć rękę, chcąc uchwycić kawałek wieczności? Być może zdobycie wiecznego zaklęcia byłoby dla ciebie odpowiednie. Wiem, że jedno z nich zostało pochowane w podziemnym grobowcu wraz ze swym straszliwym panem. Możesz go użyć, by uczynić wiele dobrego. Okej, czyli dał nam dwie misje tak na początek i zobaczmy, co u niego możemy stworzyć, bo to jest... O, ciekawa sprawa. Mikstury zdrowia i w końcu do czegoś przydadzą mi się te smardze.
fioletowe owoce. Kurde, ja wszystkie wysuszyłem chyba. I woda. I będziemy mogli robić miksturki, które się bardzo przydadzą. Na razie ich nie zużywałem, bo nie była takiej potrzeby, ale myślę, że w późniejszym etapie gry się przydadzą. No i możemy coś robić. Mikstury przetrwania we mgle, co się troszkę mniej przyda, chyba że później. Kule ognia, pocisk lodu, to też nie dla mnie. Żarno. Proste narzędzie do mielenia pospolitych składników, zwłaszcza tych twardych, czyli na przykład kości pewnie będziemy mogli mielić. No to się przyda na pewno, to sobie zrobimy. Owadzi pył, fragmenty owadów i moździerz musimy mieć. Okej, okay. Nie wiem po co mi owadzi pył, ale zobaczymy. Błyszczący pył ze świetlików. Rdzeń mgły. O, to możemy robić, tylko to chyba było do ulepszania tej naszej jakby bazy. Laska duszy. Zwykły magiczny kostur czerpiący moc uduchowienia właśnie. A, czyli do rzucania tych czarów, jak tutaj. Zestaw ucznia alchemika. O, proszę. I to jest dla maga cały zestaw. Szansa na trafienie krytyczne magią. Mana, mana. Mnożnik obrażeń magicznych i odzyskiwanie many. Dobra, to nas na razie nie interesuje. No i kolekcję książek ze starych ksiąg możemy robić. Nie wiem, co to daje, ale pewnie tylko kwestia ozdobna. To u pana za dużo nie zrobimy, ale myślę, że u pani zrobimy bardzo dużo. Świat się otwiera. Robisz to, dziecię płomienia, uzdrawiasz krainę wiosny, ale nasz świat jest ogromny, zaufaj mi. Podróżowałam po nim wiele razy. Skieruj swój wzrok na pradawną iglicę w biesiadnej kniei. Ona otworzy nasz świat na więcej. Wszyscy jesteśmy z tobą. Dobra, teraz pokaż nam, co ty możesz dla mnie zrobić. Prażona kukurydza. Odzyskiwanie wytrzymałości. Robi się to przy palenisku. 5 kolb kukurydzy i 1 miód. Okej. Też wolę kolby kukurydzy same zjeść po prostu. Rozsadnik zapewnia bezpieczne środowisko do kiełkowania sadzonek. O właśnie, i to jest pierwsza rzecz, jaka mnie najbardziej interesuje. Ale potrzebujemy gleby uprawnej do tego. A glebę uprawną robi się z ziemi i z mączki kostnej. No i wszystko jasne, bo mączkę kostną możemy zrobić sobie u tego pana w żarnie. Okej. No to już wiem, co będziemy za chwilkę robić. Trzeba powiększyć skrzynię na magiczne, zrobić żarno. Zmielić na mąkę, zrobić u niej tą fajną ziemię, stworzyć sadzonki, posadzić trochę roślin, jeszcze nie wiem jak dokładnie, ale pewnie sadzi się na przykład jednego pomidora i wyrastają trzy czy coś takiego. No i tutaj zrobić sobie plecak z wysuszonych skór. Ile ich mamy? O, już 9. Okej. No to myślę, że od razu to nawet można zrobić. Zrobiłem sobie trochę więcej sznurków na zapas, no i zróbmy plecaczek. Pięknie. Czy ty umiesz jeszcze jakieś lepsze strzały zrobić? Nie, te ze złomu będą najlepsze, czyli porobimy sobie później jeszcze. To już wszystko mieliśmy. Dobra, nad tym się jeszcze zastanowię, nad tym zestawem obieży świata. To jest szansa na trafienie krytyczne z broni dystansowej. Tu wytrzymałość, obrażenia dystansowe. Nie, no to moi drodzy, to jest wszystko dla strzelców, to sobie odpuszczamy w takim razie. Okej, okay, ale mamy plecaczek, tak więc założyłem i tutaj mamy dodatkowe 8 slotów, przepięknie. I to teraz jest w tym miejscu, pewnie potem lepsze plecaki można robić. Krzemień, kamień i jeszcze coś ty tutaj potrzebowałeś do stworzenia tego żarna? Nie, tylko tyle. Tworzymy żarno. To nie jest jakieś duże, więc postawimy sobie tutaj. I co? Tylko kości da się tutaj włożyć, tak? Tak, nic więcej. No to wkładamy od razu kości. Myślę, że do niczego innego się nie przydadzą. Pyk i niech to sobie, moi drodzy, działa. Minuta będą się tworzyć z jednej kości dwie mączki kostne. Później podejdziemy do tej pani, zrobimy sobie tą glebę do sadzenia roślinek. I będzie przepięknie. Rozkopuję sobie tutaj troszkę dookoła. Tworzę taki dół, żeby pozyskać co nieco ziemi. Chciałbym mieć na sobie sadzonki, jak już mi się kości przerobią na mączkę kostną. Okej. Okay. Moi drodzy, stworzyłem sobie tą magiczną skrzynkę.
Jest ona takich samych rozmiarów, ale wydaje mi się, że jak tutaj u Kowala teraz będziemy próbowali coś stworzyć, tak jest. To wszystkie materiały bierze z tej skrzynki. I jest to bardzo fajne. Dobra, zrobimy sobie teraz tutaj... weźmiemy tą... Nie, nie to. Tutaj, rdzeń mgły. I możemy stworzyć jedną sztukę, bo mamy za mało esencji mgły. Jeżeli bym miał 50 esencji mgły, którą muszę sobie zdobyć, to moglibyśmy ulepszyć teraz nasz płomień. Ulepsz ołtarz i tutaj byśmy mogli już. A tak, to stąd weźmy sobie mączkę kostną. No jeszcze ona się tutaj tworzy, ale na ten moment możemy zrobić tak, taką ilość. I u tej panienki możemy stworzyć glebę uprawną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, załóżmy. I dzięki temu robimy 5, 6 rozsadników, ok. No i tu pod oknem można to wszystko po kolei posadzić. Nie wiem, czemu to się rozdziela na oddzielne sloty wszystko, no ale dobra, jak tak ma być, to niech będzie. Akurat weszło tutaj 6 i zobaczmy teraz, jak to działa, w jaki sposób. Sadzonka krzewu, z której może wyrosnąć roślina, jeśli myślisz się ją w odpowiedniej glebie. Włókno roślinne jest potrzebne? A, 8 receptur, dobra. Czyli jeżeli chcemy na przykład kukurydzę, to wkładamy kolbę kukurydzy. O matko, dlaczego ja tego tyle zrobiłem? Ja myślałem, że to są te... Już, że tutaj się sadzi te rośliny, okej. Okay. A tu potrzebujemy wody i kolby kukurydzy na przykład. Okej. Okay. Dobra, mamy wodę, mamy kolbę kukurydzy i teraz idę sobie włożyć tutaj. Kolby kukurydzy. Nawet 30 sztuk i woda. I dodajemy recepturę. Kolba kukurydzy. Ok, 15 minut i będziemy mieli... ile? 20 nasionek. Wow, dużo. Zrobiłem sobie również motykę. Czyli jeżeli bym tutaj wyrównał glebę... Nie, nic to nie daje, bo tu jest równa gleba. Czyli tu można po prostu chyba coś posadzić. Czy trzeba... zrobić te miejsca do sadzenia. Właśnie nie mam receptury, no to niestety. Może jak zrobię te nasionka, czyli za 15 minut jak tu wrócimy, to może nam się coś odblokuje, nie mam pojęcia. Okej, tu mamy kukurydzę, tu sobie włożymy jeszcze te smardze. W sumie tę jedną sztukę tylko. I do tego co? Jedną sztukę mączki kostnej. Jak wziąć jedną sztukę tylko? Dobra, już zaczęło się w sumie robić. Tutaj, jeżeli chcielibyśmy pomidorka na przykład, to jednego pomidora i jedną wodę. Woda i pomidor, dobra. I to już się robi, będziemy mieli 5 sadzonek. A tu możemy sobie zrobić sadzonki drzew liściastych i zimozielonych. Okej, do tego potrzeba woda, gałązki i gleba uprawna. Czy ja mam glebę uprawną przy sobie? Chyba całą zużyłem na... Ej, na te urządzenia. 4 sobie zrobimy. No i spróbujmy stworzyć coś takiego. Sadzonka drzewa liściastego, czyli tutaj jedno, drugie. I woda. A tutaj sadzonka drzewa zimozielnego. Wybierz. Gleba, gałązka, woda. I się tworzy, a w ostatnim... Sadzonki krzewu wybierzemy. I muszę tu włożyć włókno roślinne. Okej, gotowałem sobie całego kurczaczka, całą kukurydzę i teraz mamy cały zestaw. Tylko brakuje mi jedynie właśnie trzeciej rzeczy, bo ta woda za bardzo dużo nie daje. Jedną kondycję i odzyskiwanie wytrzymałości, 2 punkciki. To jest słabe dosyć. Kukurydza daje bardzo dużo, bo 2 siły. No i tutaj lepiej jakbym miał to mięsko, co daje 2 krzepy, a nie tylko jedno. No ale to muszę trochę pofarmić. No i dobra, tu mi się sadzonki zrobiły. Czy ja mogę to posadzić tak po prostu z drugiej strony? Na przykład tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. I tutaj
Sadzonka drzewa liściastego. No dobra, no to raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A tutaj ziemolistnego. Okej, okay, no i będzie to sobie chyba rosło, prawda? Raz, dwa, trzy. Zjedzmy sobie wszystko. Napijmy się wody. No i można iść dalej w podróż, moi drodzy. Okej, okay, mamy ostatnią osobę tutaj do odkrycia, która jest stolarzem. Nie wiem, czy to mi się jakoś przyda. Wiem, że deski będę mógł z tego robić pewnie. Okej, okay, ale tu jeszcze mamy jakąś misję dali. Tu sanktuarium pomienia, odzyskaję puszczę. Myślę, że najpierw pójdziemy sobie do tej pradawnej krypty stolarza, odkryjemy, już będziemy mieli wszystkich rzemieślników. Tak, tu ustawmy sobie prawie wszystkie myszy. No i co, lecimy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Jeżeli przy ostatniej postaci było, były mopki siódmolevelowe, przypominam, że ja mam piąty, to ciekawe jestem, jakie tu będą levele, pewnie z dziewiąte. Ale i tak sobie poradzimy, my jesteśmy tak zajebiście, że nie ma z nami szans żaden przeciwnik, nawet na 15 levelu. Załaduję sobie wytrzymałość i lecimy. Ej, opa. O nie, 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 trzymamy S, żeby lecieć jak najdalej do przodu. Bo jak W kliknę, to szybujemy wtedy w dół, tak? Pikujemy jakby. Tam minąłem jakąś kaplicę przed chwilą. Może lecimy teraz w środek mgły. Oho, oho. 650 metrów do celu. Dobra. Uo. Trzeciolevelowe gemonie. Już po was. Dobra. Naładowaliśmy sobie wytrzymałość. U, tam jakieś grzyba widzę. Tu w sumie po drodze można by go rozwalić. Ale na papierze się nic nie pokazuje. Dobra, skoczmy, zobaczymy, co tam się kryje. Chyba jest taki grzyb po prostu na zewnątrz. Rozwalę go i zobaczymy. Au, au, au. O, proszę mnie nie bić. Takim uderzeniem 10, a toporem 20, czyli toporem trzeba to ścinać. No i pięknie level byliśmy. Mamy nowe punkty umiejętności i oczyszczyliśmy tutaj ten oto teren. Korzeń mgły zniszczony. Fajnie. Idziemy dalej. Oj, tylko tu jest lawa, trzeba się jakoś przedostać. Są łódki, ale łódkami to my przez to nie przepłyniemy. Au, au, au. O, skrzyneczka jakaś. Razem z wilkiem. Hop, hop. Piąty level to już troszkę mocniejszy. Ale i tak myślę, że damy sobie radę bez problemu. A. Bo ja nie tą siekierą biję, okej. Okay. O. To on to na strzała schodzi. Nie, 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 nie. Prawie spadłem do lawy. Ale musimy to jakoś ominąć. To jest wszędzie lawa. To może górą przejdę jakoś, spróbujemy sobie. Powinniśmy dać radę tędy przelecieć, co? Chociaż to tak ryzykowne. Dobra, polecę tędy. Żeby mieć pewność, że tam nie zginę, bo ciężko by było się tu dostać z powrotem. No, kolejny checkpoint, ciekawe. Przyda się, wreszcie jakbyśmy tu umarli w jakiś dziwny sposób. O, pod nami lawa. I tędy można normalnie sobie przejść teraz, okej. Okay. No i fajnie, to mi pasuje. Zostaw mnie, ty dziadu. Gdzieś wszedłem do jakiejś jaskini. Pradawna krypta. A, i tu jest stolarz już. Dobra, czyli już jesteśmy tak naprawdę. I tu są siódmolevelowe. Okej, okay, odbiłem atak. No i leży pięknie. O cholera, dużo robaków. Damy radę chyba, co? Och, kolipka. Tu lata jakiś dzikus. Dobra, dobra, dobra. O nie. To mi nie pasuje, trzeba do niego chyba strzelać. No myślę, że go ustrzelimy bez problemu, mamy dużo potek, więc... O cholera, dobra. Siódemeczka. Raz. 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 Ojej, dobra. Trochę energii trzeba naładować.
O cholera, to jest zwykły mobek. Dobra, trzeba się uleczyć jeszcze raz. Nie mam jak go bić w ogóle, może tą różdżką. Dobra, spróbujemy różdżką. Ja pierdolę, ten jest naprawdę mocny. Ale jeden zginął i drugi zniknął nagle. Dziwne. Nie mam za bardzo się czym leczyć, to jest dosyć spory problem. No dobra, tak myślę, że... O kurwa, tam jest kolejny. Odpalmy na maksa te... czary. Czy ja tam coś robię? Cholera, no coś tam robię, ale... On mi trochę więcej. Dobra, myślę, że jak używam tak czarów i unikam w ostatniej chwili, jak do mnie strzela... O, to jest dobrze, okej. Dobra, nawet medale z niego wypadają. A raczej runy, więc spoko. Ale nie czujesz się tu bezpiecznie. Tu jest prawdopodobna krypta, tu jest stolarz, ale nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. To jest gdzieś tutaj. Dodatkowo muszę się śpieszyć, bo nam zostały 3 minuty tylko. Więc trzeba się jak najszybciej tu rozejrzeć. Sanktuarium Płomienia. Cholera. Tu jest jakieś przejście. Gruz, może tędy. O, wygląda jak przejście. Mamy skrzynkę, okej. No to nie jest stolarz, ale... Dobre i to, 2,20 zostało. Szukamy stolarza. Najgorzej, że nie wiem, czy on będzie na górze, czy na dole. O, jest sklep Cydra, dobrze. To nam odnowi czas przynajmniej. I tu można iść na górę dalej. 5 minut mamy, okej. Wystarczająco. Mam nadzieję. Kolejne miejsce do przekopania się. Tak więc kopiemy się przed siebie. O co nam pozostało? Jest przejście. Oho, znowu on. Cholera, 2 razy po 32. Nie mam za bardzo jak się bronić, bo nie mam energii już. Siódemeczka, leczymy się. I podnosimy przedmioty, dobra. Tutaj chyba już jest takie, jest stolarz. Przebyć stolarza, motykę ze złomu w warsztacie. Okej, okay, możemy lepszą motykę zrobić i mamy ostatniego rzemieślnika. Ciekawe co on nam daje, ławki jakieś, 32 receptury, 32 receptury więcej, okej. Okay. I like it. A tu coś dalej w tej jaskini będzie, czy nie? Się okaże. O cholipka. To jest skrzynka. Oh shit. Dobra, czas stąd spierniczać. Mamy wszystkich rzemieślników. Ja już nie będę się tutaj z tymi wszystkimi dziadami bawił. Po prostu stąd wychodzimy, prawda? Podskok i uderzenie. O wiele większe obrażenia robię teraz, jak uderzam z podskoku. Podoba mi się to. Trzeba jak najszybciej wyjść ze mgły i będę mógł się teleportować. Okej, okay, tu już jestem poza mgłą, zobaczmy sobie na mapę teraz. Tu jest gdzieś Sanktuarium Płomienia, jeszcze tam dalej też jest. Ale na razie to olewam, wiecie? Wrócimy się po prostu do domu. Zobaczymy, co nam daje ten stolarz i pójdziemy tak powolutko po kolei z wątkiem. Okej, okay, jesteśmy w domu. Postawmy sobie ostatniego rzemieślnika. Ale fajne rudy. Dobra, gdzie tu jest miejsce? Chyba tylko tutaj. No i mamy już wszystkich. I porozmawiajmy sobie z nim teraz. Grobowce i skarby. Dziecię płomienia, masz tę iskrę. Dzielimy pasję, prawda? Architektura, sztuka, rabowanie grobów. Mam na myśli zachowanie zapomnianego piekła. Piękna. Plotka głosi, że nasza królowa została pochowana. Choć nikt nie wie gdzie. Razem ze swoimi ciekawostkami. Teraz nie ma z nich żadnego pożytku. Ona nie żyje. Ha! Dlaczego więc nie wybrać się na poszukiwania? Most. Masz moje notatki. Od zawsze uważałem się za jednego z najlepszych. Choć moja ciotka Braelyn by się nie zgodziła. To ten od mostu.
On zbudował most. Wielcy altyści mają, rzecz jasna, podpis, którym oznaczą swe działa. Moim jest skrzynia, którą umieściłem w fundamencie mostu Braylin, na prawo od środkowego filaru. Choć starałem się, jak mogłem, nikt jej jeszcze nie zauważył. Budowa Diadwin. Czy wiesz, dziecię płomienia, że pomagałem zbudować Morwenny? To miasto dostało imię po mojej najłagodniejszej ciotce. Właściwie to zbudowałem wiele tutejszych miast. Wiesz, gdzie jest Diadwin? Chyba zostawiłem tam bloki z pół belek. Może też możesz to sprawdzić? Znalezione, nie kradzione. Okej, okay, pokaż mi teraz, co ja mogę u ciebie stworzyć. Piec do wypalania. Gruda gliny. Nową lotnię jakąś? Ja cię kręcę, lepszy zasięg. Ale muszę mieć tą lnianą włóczkę i pęcherzyk mgły. Nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Dobra, widzę, że tutaj sporo rzeczy można zrobić. Takie sekretne przejście, jakieś sekretne drzwi. Drabiny, półki, okna, drzwi, jakieś lepsze, ładniejsze. O wiele ładniejsze. Ale budową jakichś ładnych domów to się zajmiemy później. Dodam na pewno oświetlenie w tym stylu. Tutaj już coś mamy niby, ale myślę, że takie sufit będzie lepsze, dodaje dwa komfortu. I łazienkę powiedzmy, czyli drewniany sedes albo umywalkę lub wannę. Też da dwa komfortu. A to wszystko już tutaj mamy. Chyba, że to łóżko będzie lepsze, ale wydaje mi się, że jest takie samo jak tamto. Na pewno będę chciał stworzyć lotnię, ale muszę się nauczyć tworzyć lniane włóczki i pęcherz mgły. No i oczywiście musimy sobie stworzyć piec do wypalania, ale do tego potrzebuję grudy gliny. I nie mam pojęcia jak na razie skąd to zdobyć, więc na ten moment stolarza zostawiamy w spokoju. Rozmawiajmy teraz z kowalem. Utracono wyposażenie. Ach, gdzieś się podziała. Była tutaj moja skrzynia z wyposażeniem. Jest mi potrzebna, ale ktoś ją zwędził. Mówię ci, ktoś zabrał całą skrzynię. Czy możesz popytać o nią w moim imieniu? Kręci się tu jakiś wstrętny złodziej. Okej, czyli skrzynię Oswalda ktoś ukradł i musimy się dowiedzieć kto. A ty co chcesz od nas, alchemiku? Uratowano stolarza. Kolejna przyjazna twarz. Przyda się w naszym zespole. To tylko tyle. A tu moździerz alchemika? Mój niezawodny moździerz zaginął. Podejrzewam, że znajduje się w piwnicach mojej wieży, w samotnym moście. Proszę, odszukaj go dla mnie. Dzięki niemu moje umiejętności znacznie się zwiększą. Dobra, położymy się do łóżeczka, żeby tutaj dzień nadszedł. A, w sumie już jest dzień. Więc nie było tematu. Okej, to wstajemy i zobaczmy, co jeszcze chce ten stolarz w takim razie. Utracone wyposażenie. Skrzynia z wyposażeniem? Nie tak głośno, co? Tak, tak, pożyczyłem ją. Chciałem dokończyć parę rozpoczętych projektów, wiesz? Lecz jeśli powiesz o tym staremu kowalowi, mogę stracić długą dłoń. Drugą dłoń. Zróbmy tak. Powiem ci, gdzie ją znaleźć, jeśli się nie wygadasz, dobrze? Okej, czyli tu też dostaliśmy misję. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Weźmy sobie złom, weźmy sobie gałązki i stworzymy u tej pani lepsze strzały, strzały ze złomu. Oj, gałązki się wyczerpały, musimy iść po gałęzie. Stworzę więcej strzał. Stworzyłem 50 i jeszcze kolejne 50 możemy stworzyć. Czy te grzybki nam tu rosną? Tak, rosną sobie i te gałązki tutaj. Raczej drzewka też, okej. Okay. Okay, tworzymy kolejne strzały ze złomu. I zobaczmy sobie tu w plecaku, jak to wygląda. Mamy 100 strzał ze złomu. Jak naciągnę łuk, to możemy je wybrać, okej. Okay. O to mi chodziło, a teraz sobie zresetujemy jeszcze punkciki. Tak jak mówiłem o tym wcześniej. Weźmy runy, których mamy od cholery. Zresetuj punkty, 10 run. Pyk, dziękuję. Odłóżmy sobie runy. No i ustawmy tu jeszcze raz wszystkie umiejętności. Okej, okay, mamy podwójny skok i dalej będziemy iść w jakąś stronę, ale jeszcze nie wiem gdzie. Gdy masz na wyposażeniu broń do walki, wręcz atak z podwójnego skoku zadaje dodatkowe 20% obrażeń. Okej, okay, czyli będziemy sobie tak robić.
Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie tutaj w bezlitosny atak. Chociaż nie, bo z wyskoku wtedy nie będziemy atakować, bo chciałem iść tutaj w wojownik krwi, czyli stwórz kulę zdrowia po pokonaniu wroga atakiem z ukrycia lub bezlitosnym atakiem. I wtedy taka kula odnawia 10% HP, to jest bardzo fajne. Tylko musielibyśmy zabijać bezlitosnym atakiem i to jest takie trochę średnie, bo ja chciałbym z wyskoku wszystkich zabijać. Więc pójdziemy sobie po prostu tutaj w robienie obrażeń, tyle. Dobra, czyli idziemy w tą stronę. Jeden punkcik. Tutaj też jeden. Siła zwiększona o jeden. I tu brębacza, większe obrażenia, dwa punkciki, ok. I teraz będziemy naprawdę mocarni. Czy ja teraz mogę skakać podwójnie? Bez zarąbiste.